Przy telefonie Wiktor Świetlik, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się. No, my na chwilę zajmiemy się tym, jak polskie media relacjonują kryzys na granicy polsko-białoruskiej, bo to jest główna oś sporu nad tym, czy przedłużać, czy nie przedłużać stan wyjątkowy w tych gminach przy granicy z Białorusią. Główną kością niezgody jest, dlaczego tam nie ma dziennikarzy. Niech rząd wpuści chociażby tych dziennikarzy, którzy są doświadczeni w relacjonowaniu konfliktów zbrojnych. Jak polskie media zdają egzamin przy tym kryzysie migracyjnym, panie redaktorze? To znaczy, pierwsza sprawa, rzeczywiście stworzenie takiego pewnego, stworzenie jakiejś takiej grupy dziennikarzy, którzy mogliby to robić, miałoby być może sens, no ale z drugiej strony polskie media, moim zdaniem, czy przynajmniej ich część, pokazuje taką skrajną nieodpowiedzialność w przypadku tego konfliktu, no i to jest przy najlepszej interpretacji tak naprawdę, taką wręcz infantylność, tak. Moim zdaniem przykładem jest na przykład to powielanie, próba i to jest obliczone tylko i wyłącznie na rynek polityki wewnętrznej, tak, czyli nakręcanie wszystkich takich historycznych informacji, które idą ze strony białoruskiej. Jest fundacja, która przekazuje im rozmaite informacje, one są zawsze tożsame z tym, co mówią Białorusini. Ona mówi, że ona ustaliła to ze swoich źródeł. Nie podaje tych źródeł i za nią podają te informacje wszelkiego rodzaju media liberalne z Onetem na czele, tak? No, przede wszystkim Onet i Gazeta Wyborcza w rozmaitych swoich rozszczepieniach. No można domniemywać, że to jest, że z dużą dozą prawdopodobieństwa te media stają się tubami białoruskiej propagandy. No czy robią to świadomie, czy nie, poszczególnie dziennikarze i wydawcy, no to już jest jakby ich sprawa, natomiast jest to bardzo niebezpieczne. Ale to jest tak, że mamy media w Polsce, które bezwiednie powierają to, co nam przysyła Łukaszenka i stają się de facto narzędziem reżimu, nie tylko w Mińsku, ale także w Moskwie, bo ten pierwszy działa za wiedzą i na zlecenie pewnie tego drugiego. No jeżeli mieliśmy na przykład na początku tygodnia historię śmierci 16-latka, tak? To jest informacja niepotwierdzona. Ta informacja została podana z jednej strony na Białorusi, a z drugiej strony podała ją właśnie wspomniana przeze mnie fundacja, nie podając skąd dokładnie ją ma, tak? I równocześnie więc nie dało się już dalszych źródeł zweryfikować i za nią podały ją te rozmaite media, tak? Mieliśmy dezinformację dotyczącą Afgańczyków tam i rozmaitych osób, które miały rzekomo się pojawiać w Polsce na samym początku też kryzysu i też te informacje w żaden sposób się nie potwierdzały. No, ja myślę, że tak, że niestety duża część polskich mediów staje się i pudłami rezonansowymi i też buduje pewien przekaz emocjonalny, który wspiera tak naprawdę politykę Łukaszenki. Paradoks polega na tym, że to będzie prowadziło do nasilania się tego konfliktu imigracyjnego, tej wojny ludzkiej, którą toczy Łukaszenko, tak, ponieważ czy konfliktu hybrydowego, ponieważ on będzie w coraz większym stopniu stwierdzał, że jeżeli to w ten sposób działa i jeżeli w Polsce działają tego typu silne ośrodki, które działają na rozsadzanie państwa i na niekorzyść interesu państwa, no to on będzie to zwiększał. No to będzie, co by to będzie oznaczało? Jeszcze większą tragedię ludzką, jeszcze większe działanie ze strony tych ośrodków, a równocześnie jeszcze większe problemy z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Tak? No moim zdaniem to jest z perspektywy państwa to jest działanie na rzecz rozsadzania jego. Oczywiście, żeby było jasne, władza podlega krytyce, tak? I te działania, które są podejmowane, podlegają krytyce. No ale jeżeli się powtarza bezwiednie przekaz Łukaszenki, no to nie jest żadna krytyka, tylko to jest działanie na niekorzyść państwa. To skoro jesteśmy na poziomie bezpieczeństwa państwa, to trochę w tych rejonach naszego namysłu pozostańmy. Generał Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, powiedział, że Polska i chyba szerzej Unia Europejska narracyjnie ten kryzys przegrywa. No ale to jest tak, że Polska na własne życzenie to przegrywa, bo krytycy tego zakresu stanu wyjątkowego, jaki zostanie wprowadzony, mówią, że właśnie dlatego przegrywamy tą wojnę informacyjną, ponieważ nie ma dziennikarzy na granicy. Nie no, ale my mieliśmy na granicy aktywistów i dziennikarzy, widzieliśmy scenę z biegającym z reklamówką posłem Sterczewskim, tak? Tak jak mówię, być może stworzenie jakiegoś kordonu elitarnych dziennikarzy, którzy zajmują się rzeczywiście korespondentów wojennych, którzy mogliby tam dotrzeć, miałoby sens. No, Amerykanie tak robili w Iraku na przykład, tak, że wpuszczali, no
dziennikarzy akredytowanych. No ale co to stworzy? To stworzy tylko oskarżenia, dlaczego wpuszczono tego, a nie wpuszczono tego i tak dalej. Tak? Poza tym ja nie jestem przekonany, czy my narracyjnie przegrywamy tą sprawę. No to jest teza, którą nasiąc się sprzeczać, tak? Ale to jest teza osoby chyba nie będącej w otwartym konflikcie z obecną władzą, a nie, osoby fachowej. Ja to wszystko rozumiem, ale ja nie jestem pewien, czy generał nie patrzy za bardzo na media, z którymi ma kontakt. No bo jeżeli włączymy TVN czy Gazetę Wyborczą, no to można powiedzieć, że Polska przegrywa narracyjnie ten konflikt z narracją białoruską, tak? Natomiast no, jeżeli spojrzymy chociażby na politykę państw Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej, tak? Te państwa wiadomo, że obecne władze Unii Europejskiej są dosyć wrogie Polsce, czego dowiodły na innej naszej granicy. Natomiast w tym przypadku wszyscy mają poczucie, że to jest obrona interesu polskiego, tak? Na Litwie i Łotwie w ogóle nie ma tego rodzaju dyskusji. Zdaje się, że pełne zrozumienie sytuacji jest na Ukrainie. W gruncie rzeczy to my mamy problem narracyjny, ale mamy tylko problem z częścią naszej, dużą częścią naszej opozycji, a przede wszystkim z dużą częścią mediów, które są kompletnie bezmyślne w tej sytuacji, albo po prostu mentalnie wynarodowione. Też jeden temat na koniec podejmijmy. Jest polemika na temat innej publikacji, czy szeregu innych publikacji dotyczących udziału działaczy Prawa i Sprawiedliwości, czy protegowanych premiera i innych polityków w spółkach Skarbu Państwa. Znaczy ja szczerze mówiąc, też mam tego prośby. Umawialiśmy się na rozmowę o tej sytuacji na Białorusi, więc ja tak króciutko się do tego odniosę. Ja rzeczywiście napisałem tweeta, w którym krytycznie się odniosłem, no bo moim zdaniem oczywiście, jeżeli ktoś ma dowody na nepotyzm, to je powinien przedstawić, ale nie lecieć po spółkach według listy płac. Tam jest wiele osób, które ja znam i wiem, że to są dobrzy fachowcy. No to tyle mogę powiedzieć według tych list i wiele firm by o nich zabiegało. Natomiast jakby ja nie śledziłem aż tak uważnie tej publikacji, żeby się teraz tak jakoś szczerze nie odnosić. To jeszcze skonkludujmy ten element polsko-białoruski oczywiście, czy działania mediów. Z czego to wynika, że na Litwie, na Łotwie w zasadzie nie ma tego typu wątpliwości. Rząd działa równie stanowczo, a może i stanowczej. Działają tamte rządy i tamte służby niż strona polska, a jest zgoda opozycji w Polsce, takiej zgody opozycji i części mediów nie ma. Dlaczego tak się dzieje, pana zdaniem? Dlaczego nie ma... Może jeszcze raz pytanie, tak krótko? Pytanie jest proste. Dlaczego nie ma tego frontu elit politycznych, elit medialnych w Polsce, jak ma przypadek to na Litwie czy na Łotwie? Uważam, że to jest bardzo, bardzo poważny problem, nad którym się mocno zastanawiam i mam coraz gorsze przemyślenia. Uważam, że w Polsce mamy do czynienia z wyjątkowo antypaństwowym nastawieniem i antypolskim części elit, a przynajmniej z pewnego rodzaju ich mentalnym wynarodowieniem. Moim zdaniem to jest problem historyczny, bardzo głęboko osadzony i tak naprawdę on nie występuje w wielu innych państwach. Ta bazowa lojalność wobec państwa i wobec jego interesów jest powszechna wśród elit francuskich czy niemieckich, nawet jeżeli one popełniają błędy, i chyba też nawet litewskich czy łotewskich. Charakterystyczne, że konieczność obrony granic jest tak oczywista, na przykład na Łotwie, gdzie jest duży, to wiadomo, że mało zasymilowana część, mniejszość rosyjska, że przecież nawet ta mniejszość rosyjska nie wykonuje żadnych działań, ani nie protestuje. A u nas Gazeta Wyborcza, czy część środowisk lewicowych wykonuje takie działania. Więc ja myślę, że to jest jakiś bardzo poważny problem, który w Polsce funkcjonuje z pęknięciem takiego kodu związanego z taką elementarną lojalnością wobec państwa. Powiedział Wiktor Świetlik, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Wnet. I do usłyszenia. Zegara godzina 7:59. Czas na serwis informacyjny już za kilka chwil.